Jakub Klarkowski, FC Ekstra Paintball Toruń. Jest, Kuba, dla Was pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, ale mimo tego, że wynik wygląda 4-1, fajnie, no to chyba nie możecie powiedzieć, że ono przyszło z jakąś dużą łatwością. No na pewno nie. No, to dopiero początki są, drugie spotkanie. Pierwsze było bardzo słabe w naszym wykonaniu. Przegraliśmy. No dzisiaj założenie było jasne, że musimy koniecznie to wygrać, żeby jakoś tam iść w dobrą stronę. Jest paru nowych chłopaków i ciężko jest na razie się w to wszystko wgryźć, ale myślę, że z każdym meczem, mam nadzieję, powinno być lepiej. To co dzisiaj właśnie może cieszyć, bo przed tygodniem zaprezentował się Piotrek Nowicki w nowych barwach. Niestety to nie wyszło, natomiast dzisiaj Paweł Kazaniecki, tak, druga bramka, trzecia bramka dla Was i to chyba może cieszyć, że to wzmocnienie no, zafunkcjonowało od razu. Więc jeżeli Ty możesz jeszcze się powiedzieć, jakby skąd padł pomysł na to właśnie, żeby Pawła do Was sprowadzić? Powiem szczerze, że akurat to na pewno nie był mój pomysł, więc powiem szczerze, że to jest chłopaków tam z Ostaszewa. Nie znałem Pawła wcześniej, no dzisiaj pierwszy raz go widziałem, ale no, dosyć fajnie to wyszło. No miejmy nadzieję, że z każdym meczem też będzie troszeczkę bardziej czuł tą naszą drużynę i będzie jeszcze lepiej. Bramki strzelił, na razie sami nowi strzelają, bo w zeszłym tygodniu Piotrek Nowicki, dzisiaj Miki, który wrócił po dłuższej przerwie. I teraz Paweł dwie, no więc no, miejmy nadzieję, że wszyscy dołożą taką cegiełkę, żeby to szło w dobrą stronę. Wy już po poprzednim sezonie byliście uznaną marką tutaj w lidze, mieliście okazję zagrać na Mistrzostwach Polski. Obiecywaliśmy sobie sporo też po Waszym występie w tym sezonie, biorąc pod uwagę też jakie są wzmocnienia. No ale chyba nie możesz powiedzieć, żeby ten początek no, był taki, jakiego się zupełnie spodziewaliście. Tak, tylko że to tak jak powiedziałem wcześniej, to dopiero jest drugi mecz, więc chyba nie ma co na razie jakichś tam pochopnych wniosków wyciągać z tego wszystkiego. Porozmawiamy może tam za kilka spotkań, zobaczymy jak to się będzie układało i wtedy będzie można ocenić jak ta nasza drużyna wygląda. Nie? No, co mecz jest praktycznie na razie inna drużyna, bo w zeszłym tygodniu byli inni, dzisiaj są inni i zanim to wszystko zafunkcjonuje, to pewnie minie kilka spotkań. Dzięki bardzo. Dziękuję.